Hejo, hejo, zobaczcie, co ja dzisiaj mam pięknego. Jest to kwiatuszek, mój cudowny patronat od wydawnictwa Plektrum, pana Wojciecha Czernka. I książeczka miała swoją premierę 28 października 2022 roku. I słuchajcie, co tutaj znajdziemy? Ano na pewno bardzo lekki styl pisarski, który potrafi nas przekonać do występujących tu wydarzeń. Pisana z perspektywy dwóch postaci, ale to raczej narrator nam ich całe wersje przedstawia. Świetnie wykreowani bohaterowie, którzy mają charakterystyczne cechy osobowości, wspaniale dobrane porównania, które podkreślają nawet najmniej istotne zachowanie, co sprawia, że cała treść zapada nam dość mocno w pamięci. Już nie wspomnę o historii pewnej rodziny, która będzie ukazana przez pryzmat dawniejszych wydarzeń, dwóch synów i ich zniknięcie w tajemniczych okolicznościach. Dom, do którego przeprowadza się główny bohater z ciążącą na nim klątwą. Wiecie, to jakby historia w historii, lecz głównym wątkiem będzie tutaj właśnie osoba Kuby, pisarza, który się do tego domu wprowadzi. Naprawdę pisze bardzo dobre książki i dla niego liczą się tutaj emocje ludzi i zadowolenie wypisane na ich twarzy, a nie to, ile z tego zarobi. Przyznaje, że ma z tego duży zysk, lecz to niestety była dziewczyna czerpała z tego najwięcej korzyści. Raniąc go na najbardziej wrażliwy sposób i niewiele widząc w tym jakiejkolwiek swojej winy, myślała, że dostęp do jego konta wciąż będzie możliwy. Te wydarzenia i inne sprawiły, że jego wena twórcza gdzieś tam wygasła. Potrzebował odosobnienia, takiego obcowania z nowym klimatem, który pobudziłby jego wyobraźnię. Przekonał się, że alkohol jest raczej kiepskim doradcą i pomaga tylko na chwilę. Nie zastanawiając się więc długo, z szeroko rozłożonymi rękami wita Ponsowieje. Miejsce widoczne jedynie na mapie, coś na kształt małego miasteczka, gdzie raczej diabeł mówi dobranoc. Droga usłana kurzem i autobus wręcz proszący o nowe życie, nie były zbyt zachęcającym widokiem. W wyniku jednak pewnych sytuacji poznał śliczną dziewczynę, której udzielił pomocy. Nie spodziewał się, że gdzieś tam obok będzie ta druga, która całkiem zawiruje mu w głowie. Nic jednak nie będzie takie proste, gdyż niby bliźniaczka nieco tutaj namiesza. Dlaczego niby? Kim tak naprawdę jest? Czy na tyle tutaj skrzywdzi kogoś, żeby tych dwoje nie mogło być razem? Słuchajcie, świetna historia, doskonała wrażliwość, nieco słownej opryskliwości, nutka miłości, garść goryczy i sporów. Oto przepis na dobrą książkę, z której właśnie skorzystał autor. Bardzo mi się podobała, dlatego postanowiłam, że zrobię dla Was rozdanie. Jak widzicie, możecie tą książeczkę wygrać, jest to mój patronat. Rozdanie oczywiście będzie bardzo proste. Musicie napisać w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony kwiatuszek. Zasubskrybować mój kanał, dać łapeczkę w górę i czekać do około 15 grudnia, aż rozwiążemy konkurs. Także trzymam za wszystkich kciuki. Powiem Wam, że naprawdę jest o co walczyć, bo książka jest mega fantastyczna. Mamy historię o duchach, o zmarłych, nawiedzone domy, jedna wielka miłość, zazdrość. Wszystko jest tutaj tak świetne i właśnie ci charakterystyczni bohaterzy, gdzie patrzycie i już wiecie, że to ta osoba wtedy mówi. Świetna pozycja, dlatego ja naprawdę bardzo mocno Wam ją polecam. I trzymam za wszystkich kciuki. Do usłyszenia. Pa, pa!